laureaci, dostojni członkowie kapituły, wielebny księże proboszczu, szanowny panie wojewodo, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, panie i panowie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia nagrody imienia Benedykta Polaka. Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj dzisiaj z państwem. Mam bowiem poczucie, że uczestniczę w wydarzeniu ważnym i wyjątkowym. Nie po raz pierwszy. Już byłem tutaj 2 lata temu. To piękna inicjatywa, wspaniała instytucja, która wymyśliła bardzo ważnego, a mało znanego niestety w Polsce patrona i wymyśliła po to, żeby jako instytucja utrwalać pamięć i wyróżniać wybitne osoby, które w jakimś sensie idą śladem Benedykta Polaka. Wyjątkowość tego wydarzenia zawiera się w 3 aspektach. Po pierwsze w historii, do której osobą patrona dzisiejsza uroczystość nawiązuje. Zawsze to miejsce jest emanujące historią. Po drugie, ze względu na miejsce właśnie, w którym się znajdujemy. Wiecie państwo, że tutaj było miejsce, z którego wyruszał kolejny, czy decydujący etap swojej podróży Benedykt Polak. I po trzecie zaś, dzięki znamienitym laureatom, którzy zostaną uhonorowani nagrodą imienia Benedykta Polaka, bo to w jakimś sensie dzisiaj jest ich święto przede wszystkim. Benedykt Polak, zakonnik franciszkański, niespełna 800 lat temu brał udział w pierwszej wyprawie Europejczyków do Imperium Mongolskiego. Wyprawa ta zaowocowała pierwszym w Europie opisem tego imperium. Opisem, z którego mamy pełne prawo być dumni aż do dziś, bo poprzedził ten opis o kilkadziesiąt lat uchodzące za pionierskie w tym zakresie dzieło samego Marco Polo opisania świata. Główny etap wyprawy Benedykta Polaka rozpoczął się w tej wspaniałej archikolegiacie. Stąd w 1245 roku wyruszyli podróżni, otrzymując od księcia Konrada I Mazowieckiego konieczny dla pomyślności wyprawy ekwipunek. Fakt, że dzisiejsze uroczystości spójnie nawiązują do tamtych jakże ważnych, a jakże odległych wydarzeń, uświadamia nam nie tylko ciągłość naszych losów, lecz również siłę naszej tożsamości, która jest w tej wielusetletniej ciągłości mocno osadzona. Tegoroczna edycja nagrody imienia Benedykta Polaka jest już edycją 4. Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle sobie tę inicjatywę cenię, przede wszystkim ze względu na wielką wartość kulturotwórczą, która za sobą pociąga. To jest jedna z instytucji, które minister kultury musi, nie tylko powinien, ale musi wspierać. Mówię o instytucji nagrody imienia Benedykta Polaka. Cieszę się, że to właśnie mi przypada w udziale wręczenie nagrody znamienitym laureatom, kontynuującym w szerokim sensie tę wielką tradycję polskiej eksploracji, zapoczątkowaną przez Benedykta Polaka właśnie. Laureat zagraniczny profesor Mitsuyoshi Numano wykonuje wspaniałą pracę na rzecz odkrywania Polski i polskości przed Japończykami. Nie tylko wykłada polonistykę na Uniwersytecie Tokijskim, lecz również tłumaczy na japoński takich wielkich polskich autorów, jak m.in. Stanisław Lem czy Czesław Miłosz. Laureat Polski tegorocznej edycji, profesor Jerzy Dzik, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, eksploruje już w całkiem dosłownym sensie, przewodząc licznym wyprawom w odległe rejony świata. Specjalne wyróżnienie otrzymuje dzisiaj pan Sebastian Kawa, pilot szybowcowy i żeglarz, sportowiec, dokonujący wyczynów przez nikogo wcześniej nawet nie podejmowanych. Wszystkim laureatom składam najserdeczniejsze gratulacje. Realizując swe różnorodne pasje, wzbogacają państwo i popularyzują kulturę polską. Za to należą się wam wielkie słowa uznania. Dziękuję także organizatorom uroczystości, przewodniczącemu kapituły, organizatorowi głównemu, panu profesorowi Ziółkowskiemu. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja państwa inicjatywy
nie będzie edycją ostatnią. Będziemy tę inicjatywę wspierali. Wielu podróżników i odkrywców rozsławiających nasz kraj oraz naszą kulturę czeka jeszcze na uhonorowanie. Nagroda imienia Benedykta Polaka jest zatem bardzo potrzebna. Mam wielką nadzieję, że wpisze się ona w pejzaż polskich wydarzeń kulturalnych na długie dziesięciolecia. I jeszcze anegdota. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na wykonawstwo generalne budowy Muzeum Historii Polski, największej inwestycji polskiej kultury w historii. I sprawdzałem. Wśród już przygotowanej od dawna ekspozycji jest oczywiście także wyróżniony Benedykt Polak i jego podróż będzie prezentowana na ekspozycji Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo.